zobaczcie, jaka dama, gdzie ona się tutaj z rana wyleguje. Mamy nową roślinkę i wokół tej roślinki czasami latają takie małe muszki i ona sobie tutaj wskakuje. No i chce je złapać, tak? I przez to robi tutaj bałagan, kopie w tej roślince. No fajnie na Pancia iPadzie się leży, super! Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ja bardzo często dodaję jej zdjęcia na Instagram, a pod ostatnimi moimi filmami cały czas są komentarze, co z naszym kotkiem, gdzie jest Hela? Wszystko jest jak najbardziej okej, rośnie, jest już duża, pulchniutka, puszysta, fajne, ma takie futerko. O, i zwój. Urwi się, ty mały, proszę stąd schodzić. Hela? Chcesz gulasz? Chcesz, no. Wiedziałam, że to na ciebie zadziała. To proszę stąd wyjść, jak chcesz gulasz. Chodź, dam ci coś dobrego. Hej, dzień dobry też ode mnie. Hela już się z wami ładnie przywitała. Witam was w nowym vlogu. Będzie to taki luźny daily vlog idealny na niedzielny wieczór. Także zapraszam was do oglądania. Zrobiłam małe sukienkowe zamówienie. Ja przez długi, długi czas nic nie zamawiałam. Wszystko, co przymierzałam stacjonarnie, mi się nie podobało. Ale teraz jak moje ciało wygląda odrobinę lepiej i ja sama się w nim troszeczkę lepiej czuję, to wracam powoli do zakupów, bo mówię wam, w mojej szafie nie ma nic nowego. Przydałoby się coś na wiosnę i na lato. Te dwie sukienki z lewej strony zostawiam. Ta w biało-czarne paski jest z Bershki. To jest długa sukienka, bardzo obcisła, ale mimo, że jest taka obcisła, jest w paski, to naprawdę korzystnie wygląda. Ta druga sukienka niebieska jest ze Stradivariusa. Ona wygląda, jakby była zrobiona z męskiej koszuli. Jest to bombka, ma częściowo odkryte plecy i jest to krój stworzony dla mnie. Uwielbiam takie sukienki, więc te dwie zostawiam, a te dwie po prawej odsyłam, ale chciałam wam je pokazać, bo uważam, że są ładne, tylko po prostu do mnie nie pasują. Ta kremowa, żakardowa jest z Bershki, ale bardziej będzie pasowała jednak do młodszej dziewczyny, a ta w groszki jest ze Stradivariusa i tutaj nie pasuje mi krój, bo jest to bardziej krój w taką literkę A. Ona na plecach też ma takie wiązanie, troszeczkę bufiaste rękawki, więc ogólnie jest ładna, ale mówię, ja w niej nie wyglądałam korzystnie. Gdyby miała mniejsze groszki i byłaby bombką, to na pewno bym ją zostawiła, ale widziałam też, że jest właśnie spódnica, bombka i bluzka do tego w te grochy, więc może jeszcze sobie zamówię, żeby przymierzyć. Numer referencyjny albo linki zostawię wam w opisie. Planuję powoli moje urodziny. Można też powiedzieć, że czas najwyższy, dlatego że moje urodziny są w czerwcu, więc zostały mi 2 miesiące, 2,5 miesiąca, żeby zorganizować imprezę. I zastanawiałam się, czy chcę robić urodziny, czy chcę gdzieś pojechać, tak jak co roku, ale jedno nie wyklucza drugiego. Zawsze mogę zrobić imprezę i później gdzieś pojechać. Moje urodziny są 25 czerwca i chciałam je zrobić w ten weekend po moich urodzinach, ale wtedy muszę być we Frankfurcie, dlatego że moja siostra ma bal maturalny, więc muszę to zrobić weekend przed, albo 21, albo 22 czerwca i właśnie sobie tutaj patrzę już na różne miejscówki. Oczywiście zaczęłam od tego, żeby zrobić listę gości i mam tutaj ponad 60 osób, więc będą to raczej duże urodziny. Jeśli je zrobię, to będzie to impreza łączona znajomi plus rodzina. Ja tak lubię najbardziej. U nas rodzinne imprezy zawsze są duże. Ostatnie urodziny mojej mamy 50 wyglądały jak mini wesele z kapelą, z DJ-ami, z tańcami i tak dalej. Ja chciałabym iść w troszeczkę innym kierunku. Mam takie 3 tematy przewodnie, dlatego że chciałabym, żeby te urodziny właśnie były tematyczne. Jeśli macie jakiś fajny temat, to dajcie proszę znać. Jeśli robiliście już urodziny, albo macie w planach, albo chcielibyście kiedyś zrobić imprezę tematyczną, to dajcie znać, na co byście się zdecydowali. Ja mam takie 3, ale to też zależy od miejsca, zależy od liczby gości, więc powoli muszę wysłać też zaproszenia. Więc jeśli macie kogoś, kto robi ładne zaproszenia, to też możecie mi napisać w komentarzach. I zawsze jak dodaję okienko na Instagramie do Q&A, to pojawia się kilka lub kilkanaście pytań o to, ile ja mam lat. I ja wiem, że bardzo dużo osób, które są tutaj ze mną już od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, który jestem rocznik, ale tak jak widać, sporo osób w dalszym ciągu pyta i nie uwierzycie, ile ja kończę lat, a kończę lat 30, bo jestem rocznik 9-4. Mówię to oczywiście pół żartem, pół serio. Bardziej chodzi o to, że ja sama w to nie wierzę, że kończę tyle lat. Ten czas pandemii leci tak szybko. Ja się zatrzymałam na tym, że mam lat 25, a tutaj już za rogiem jest 30. I kiedyś jak miałam takie 19-20 lat, się tej 30 bardzo bałam. Myślałam też, że będę już miała dwójkę dzieci i męża. Potoczyło się to
zupełnie inaczej, ale nie narzekam i uważam też, że pomijając kilka aspektów, moje życie teraz jest zdecydowanie lepsze niż moje życie, kiedy miałam lat 20 i przez te 10 lat od 20 do 30 zrobiłam naprawdę dużo, spełniłam większość swoich marzeń, podróżowałam, wyszalałam się. Jestem gotowa na takie trochę bardziej spokojne życie i ta 30 w ogóle mnie nie przeraża, ale pewnie takie rozkminy będą jeszcze przed urodzinami. Będę chciała Was update'ować co do imprezy, pokażę Wam przygotowania, może też jakąś część tych urodzin i tak jak mówię, najbardziej mnie ciekawi to, w jakim temacie zrobilibyście Wasze urodziny. Dam Wam znać, jakie były moje, jak w końcu zdecyduję się na jakiś jeden, muszę pojeździć też po tych miejscówkach, które znalazłam, może wtedy też zabiorę Was ze sobą. I co? Welcome to 30. Dajcie też znać, ile macie lat, bo wiem, że statystyki YouTube'a czasami kłamią, także to też możecie mi napisać w komentarzach, bo jestem tego ciekawa. Perfumy na dziś to Made in Lab numer 121. Jest to zapach inspirowany Victoria's Secret Bombshell. Jeden z moich ulubionych zapachów teraz na ten okres wiosenny. To jest już mój drugi flakon tego zapachu, dlatego że mój pierwszy musiałam oddać. Te perfumy Made in Lab są u mnie zawsze bardzo, bardzo popularne. Made in Lab Wam chyba przedstawiać nie muszę, bo widzieliście te perfumy już wiele razy w moich filmach. Jest to polska firma, która produkuje zapachy inspirowane takimi popularnymi i kultowymi już perfumami, ale tutaj nie płacicie za całą otoczkę, płacicie tylko za to, co jest w środku, więc ta cena jest zdecydowanie niższa niż perfumy w drogerii. Moim zdaniem się opłaca, bo cena i jakość tutaj idą w parze. Tak jak już mówiłam, ja mam tutaj numer 121 Victoria's Secret Bombshell. Jest to zapach bardzo kwiatowo-owocowy, ale nie z tych mdłych i słodkich, tylko bardziej z tej innej kategorii, czyli z tej kategorii takich świeżych zapachów. Ja go uwielbiam na wiosnę, uwielbiam go na co dzień. Zawsze jak wychodzę na pilates, na siłownię czy na spacer, to się nim psikam. Ale nie uważam, żeby to był taki typowo sportowy zapach. W dalszym ciągu jest on dziewczęcy. Polecam wszystkim, jeśli szukacie czegoś lekkiego na wiosnę. Uważam, że warto tego zapachu spróbować, bo tak jak już Wam kiedyś mówiłam, perfumy Victoria's Secret w ogóle nie są trwałe, więc naprawdę nie opłaca się przepłacać. Mam tutaj też nowości, bo na stronie Made in Lab co chwilę są jakieś nowe zapachy. Czasami są nawet zapachy, których już nie ma w drogeriach, więc jeśli czegoś szukacie, to sprawdźcie u nich na stronie. O tych zapachach ja nie chcę za bardzo mówić, bo jest to trochę taki mój mały sekret. Są to zapachy, których w Polsce nie czuć jeszcze za bardzo na ulicy. Stają się coraz bardziej popularne, ale jednak jest to taki trochę bardziej niszowy zapach. Jest to numer 158 z damskich, 153 z męskich i są to perfumy Creed. Jeśli chodzi o ten zapach męski, to jest to mój ulubiony perfum dla mężczyzn. Naprawdę mam do niego taką słabość, że kolana mi się uginają, jak Vito tym zapachem pachnie. On jest taki cytrusowo-ambrowy i to jest perfum Creed Aventus, który w niszowych drogeriach kosztuje coś około 1000 zł, więc jest to już naprawdę bardzo drogi zapach. Tutaj na Made in Lab możecie go kupić aktualnie w promocji za 35 zł i to są inspiracje, więc wiadomo, że nie będzie to perfum 1:1, ale uważam, że jest bardzo trafiony, jest bardziej cytrusowy, dlatego nadaje się też na co dzień, Vito chętnie się nim psika i wie, że sprawia mi tym też przyjemność. Jeśli chodzi o ten damski zapach, to też jest właśnie Creed Aventus, jest zupełnie inny niż ten zapach Victoria's Secret, jest troszeczkę cięższy, ale jest też taki elegancki, więc ja go bardziej używam już na wieczór, właśnie do takich eleganckich stylizacji. Tutaj mam jeszcze pełen flakon, dlatego że dopiero te perfumy dostaliśmy. On też idzie troszeczkę w taką stronę unisex, więc jeśli lubicie takie perfumy, to bardzo polecam Wam ten zapach. I tak jak już mówiłam, aktualnie trwa promocja. 100 ml flakon perfum kosztuje 35 zł, więc zostawiam Wam link w opisie. I warto spróbować wszystkich trzech zapachów, które Wam dzisiaj pokazałam. Idziemy za chwilkę na obiad i na spacer, ale przyszłam jeszcze szybko zrobić rezerwację na sauny i od razu pokażę Wam nasze domowe spa, bo chcieliście je zobaczyć. To są części wspólne i mamy tutaj saunę suchą, jest prysznic i za drugimi czarnymi drzwiami jest sauna mokra. Oprócz tego jest leżak, jest kanapa, można sobie tutaj włączyć muzykę, zapalić świece i naprawdę się zrelaksować. Muzyka.
musicie mi wybaczyć czapkę i okulary, ale mamy wiosnę, więc w powietrzu jest mnóstwo pyłków. Ja gdy tylko wychodzę z domu, to od razu mam taki problem, że łzawią mi oczy, więc musiałabym tylko cały czas ocierać się łzy i odgarniać włosy, bo dzisiaj jest też dość wietrznie, także wolę być zabezpieczona. Idziemy na spacerek, jesteśmy w Sopocie, idziemy na dół, na molo, na plażę, nad morze, już jest taka fajna pogoda, dużo więcej ludzi, robi się fajnie. Ładnie się dzisiaj powitałaś, to się proszę też pożegnać. Fajne masz miejsce do chillowania. Ja też się z Wami żegnam, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Ja mam trochę takie wrażenie, że to był vlog jak z dawnych lat. Dajcie znać, czy też tak myślicie. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa i buziaki!